Słowo za słowo. Poranny gość, radia RDN Małopolska. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na początek. Rozwiązanie naszego konkursu. Konkursu co dwa tygodnie. Powiem tylko tyle, że wygrywa tym razem kreacja Sebastiana Curyło, szczegóły na rdn.pl. O tym już za chwilę, a póki co goście w studiu. Śpiewający pianista Piotr Kita. Dzień dobry. Dzień dobry. I Adrian Miś, tancerz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak y, uzmysłowiłam sobie, że dzisiaj mam taką ciekawą parę panów, którzy przyjdą do mnie do studia i będziemy rozmawiać o kampanii Gemini Park Tarnów, Tarnowskie Oblicza Mody, to uświadomiłam sobie, że to jest fenomenalne połączenie. Połączenie śpiewu i tańca. Czy wy to też tak czujecie, że jesteście taką muzyczną kreacją u mnie dzisiaj w programie? To znaczy myślę, że niezależnie, ale, ale to jest ta dyscyplina. Wokół jednej dyscypliny się obracamy. Na pewno na pewno jest to, jest to bliskie, bliskie. A w zasadzie w kwestii, jakby mieliśmy mało okazji działać razem. Żeby się poznać. Zdarzyło się. Zdarzyło. Tak, zdarzyło się raz. Właśnie podczas zaduszek. Które, które nie bałem. No właśnie, Starczy. o zaduszkach, y, tych, które 3 listopada o 15 i o 18 też mówić y, będziemy. Natomiast panowie na początek, o waszych kreacjach. Pojawiliście się w lutym, jak dobrze pamiętam, w tak. tej lutowej odsłonie kampanii Tarnowskie Oblicza Mody no... Walentynkowej. Właśnie. Atraben. No właśnie. Jak się poczuliście w tym, co zobaczyliście na plakatach, jako efekt tej kreacji? To znaczy generalnie. Hmm... Jestem dosyć zadowolony z tego, co tam zobaczyłem. Miałeś taki czerwony pasek na tak, oczach. Dlaczego tak. tak? Ciężko powiedzieć. Totalnie zdałem się na wizję pani Moniki Stec, więc czemu taką kreację miałem? Nie wiem. Tak pani Monika uznała, więc jakby totalnie zaufałem jej instynktowi. I utożsamiłeś się z tym? No wydaje mi się, że tak. Na banerach wyglądałem lepiej niż na co dzień, więc wydaje mi się, że efekt był... Taki, jak A jak dlaczego był lepiej niż na co dzień? To nie no, bo e, wydaje mi się, że całkiem fajne to zdjęcie e, się tam udało zrobić, więc jestem zadowolony. A Piotr miał to, co dla niego chyba najbardziej charakterystyczne, czyli był to pomysł? E, nasz wspólny. Chcieliśmy coś, jakiś atrybut taki mój po prostu gdzieś tam u, uwidocznić. W zasadzie tylko mikrofonu nie było, nie? No właśnie. E, chociaż były takie zamysły wcześniej. E, jakby t, moja motywacja z kolei, to właśnie, bo ja na początku byłem przeciw, wyobraziłem sobie od razu te banery przedwyborcze. I polityków. to miało być moje następne pytanie. Jak zareagowaliście na propozycję udziału w tej tym? A kampanii? to się wszystko jakby wiąże, nie? Także na początku byłem przeciwny. Raz, że ja jakoś nie jestem takim ekstradartycznym typem. Takim billboardowcem. Tak, a poza tym sobie wyobraziłem, jak będą mi dorysowywać jakieś takie różne uszy, wąsy i jeszcze inne ga gadżety, nazwijmy to. Natomiast to, co jest też istotne, to myśmy tak naprawdę mieli wgląd w produkt, w efekt wcześniej. Mieliśmy zresztą taką możliwość, w razie czego zawetować projekt i sam udział w tym, w tym projekcie. Ale właśnie spodobało mi się podejście, to mnie ujęło, że, że miało być to, jak to się mówi, artystyczne zdjęcie czyli coś dodane do zwykłej pacjaty, jak to się mówi kolokwialnie. Nie, bo sobie myślałem, że sama twarz, to znam tego. I mam to samo odczucie, co Adrian, że rzeczywiście, nie wiem, może być może jakiś Photoshopik. Coś tam było, no ja już jestem 50 plus, więc pewne, że tak powiem, oznaki. Jakie były reakcje otoczenia, panowie? Mm, mogę całkiem szczerze, prawda? No, tylko no. tak. E, to znaczy, tak, najfajniejsza reakcja była, jak mi znajomy wysłał moje zdjęcie nad Piswarem. To było cudowne, jak w Gemini wisiałem, wisiała A, moja A Tak, twarz bo tam też sware. są plakaty, rzeczywiście, w e, mm -hmm. Natomiast generalnie całkiem fajny był ten odbiór, dlatego że przede wszystkim, e, jak dostałem tą propozycję, to też zastanawiałem się, mimo że, okej, okay, moja branża gdzieś tam wiąże się z tym, że trzeba się jak najbardziej reklamować, e, plus po prostu lubię iść w tą stronę komercyjną. Natomiast e, też miałem pewne wątpliwości, jak tutaj ludzie odbiorą. Czy to nie będzie odebrane tak, że po prostu. E, Chce się wepchać wszędzie, lamcik, gdzie się tylko tak da się lansuje. Mhm. Mm, natomiast e, Kinia bardzo fajnie mi to wszystko przedstawiła. Kina tak Witek? Tak, dokładnie. Mhm. E, bardzo Inicjatorka fajnie. akcji. Dokładnie. E, bardzo fajnie to wszystko przedstawiła. Powiedziała tam dużo o tym, przede wszystkim, jakie osoby zostały zaproszone. Bo ja też się zastanawiałem, e, czy w ogóle chcę wziąć w tym udział. Natomiast jak dowiedziałem się właśnie o panu Piotrze, dowiedziałem się o, między innymi o Konstancji Kowalczyk, która też tutaj bardzo fajnie działa. No to wtedy się po prostu zgodziłem, bo wiedziałem, że no to będzie coś ciekawego. Oczywiście fajnego. to było nie bez znaczenia skład personalny tej akcji, dokładnie. Dobry skład personalny. Byliście zadowoleni? No, no pewnie, że tak. nam, że ja znałem na początku tylko. Moje, że tak powiem, dosyć blisko, nie? Czyli, czyli śpiewających, muzykujących. A później dopiero się otwieram te rzeczy, ilu mamy fajnych ludzi gdzieś tam blisko? Troszkę, tak, troszkę za, tak, ale artystycznych i nie tylko, nie, bo to przecież dosyć szeroko to było, ale, ale sam, same, nazwijmy to osobistości, które na co dzień, o no, się nie wie po prostu, no, co tu dużo mówi. Piotr, jakie były reakcje w Twoim przypadku? Uczniów na przykład też, też był ten element taki... Żartobliwy. Water closed. <laughs> też... O, winda. Windzie częściej jeszcze, jeszcze. Takie żarciki były. Natomiast no, były takie trochę przytyki, ale takie miłe. W sensie, oj stary, jesteś na całym bloku. No, co to? Normalnie? Tak. Nie. Ja potrzebę tego, jeśli się już zdecydowałem i sam, sam ten produkt, powiem tak, może to niezbyt ładne określenie, ale... Ten efekt y, mnie się spodobał, a, a ja naprawdę jestem samokrytyczny i, i, i nawet ostatnio sobie nagrywałem jakąś taką domówkę i nie mogłem siebie słuchać. A to, naprawdę? No. Znaczy y, y, mówią, że to jest z jednej strony dobry objaw, bo jak się wszystko akceptuje, y, no, mówimy teraz o sobie, nie o jakiejś takiej y, autokontroli, to, to się kończy już, już y, twórczość, tylko się zaczyna już taka sztampa i i rutyna, nie? Że tak, tak na marginesie. I jeszcze Piotr wydaje mi się, mogę przerwać, wydaje mi się, że. Adrian chyba, miś no właśnie. Mhm. Wydaje mi się, że takim fajnym elementem tutaj było to, że to nie e, jakby e, osoby same się zgłaszają do tego projektu, tylko e, przynajmniej tak mi tam opowiadano. Choć są też że tacy, prostu... którzy się zgłaszają i bardzo. Chcą uczestniczyć w tej A. kampanii. No, no, no ale nie wszyscy natomiast, mogą. Natomiast tutaj była sytuacja taka, że zanim się w ogóle to zdecydowałem, no zadałem pytanie, skąd w ogóle mój wybór, i okazało Dlaczego się, ty? że to inne osoby po prostu polecały. Mhm. Więc to było chyba miłe, i dlatego po prostu się zdecydowałem, bo skoro jakieś tam osoby stwierdziły, że mogę się do tego nadawać, no to jestem. A ja wiesz, jeszcze tylko a propos tego, też miałem pytania w tej, w tej kwestii. Co ty musiałeś zrobić? Jak ty się tam dostać? To było z tym niesamowitym. Tak jakby tak, z taką jednak no. nutką troszkę, zazdro troszkę zazdrości, zazdrości no. że ja bym też chciał, chciała. Tak, no to, mm -hmm. to, to było nawet, nie było jakieś taka zazdrość, wiadomo, negatywna, ale jednak mm, gdzieś ten prestiż zacząłem odczuwać w pewnym sensie, że jednak ludzie to postrzegają jako nobil pewną nobilitację, nie? ta, ja tak sobie mówię, Tarnowski, nasz Natkin Kohl, Wesley, Andrzej Zaucha. Pamiętamy twój udział w programach, no między innymi droga do gwiazd czy must be The music. A ja ci się do czegoś przyznam. Ty nie pamiętasz, ja pamiętam. Ja miałam może 15 lat, boję. ty byłeś odrobinkę <laughs> tylko starszy, i wtedy już, kiedy ja miałam 11 lat, a ty byłeś odrobinkę starszy, już śpiewałeś, już grałeś. Byłam na kilku Twoich występach, byłam oczarowana, zachwycona, nawet to, troszkę zakochana. To wtedy, wtedy już śpiewałem? Tak. To, I właśnie to, wtedy. To, to chyba trochę więcej niż tak y, kilka y, 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 lat więcej. Chyba nie, y, 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 chyba nie. W każdym razie ja wtedy się już zastanawiałam, czy ty będziesz zawsze śpiewał, czy ty całe życie będziesz śpiewał. I dzisiaj, kiedy spotykamy się jako dorośli ludzie, siedzimy naprzeciwko siebie, to ja wiem, że ty będziesz zawsze śpiewał. To no, jest to? Chyba, chyba, to, jest to. Chyba, to jest ten pomysł nie na innej się. opcji mhm. Przyznam, że tak. No, z jednej strony można powiedzieć, że jakiś tam ideał, y, czyli pracuje zajmując się muzyką, no gdzieś tam zarabiam, poza tym mogę się gdzieś tam spełniać. To jest tam, A spełnienie? Dla, mnie, dla mnie spełnienie to nie jest wcale występowanie, bo często mi zadawali pytanie, no jak to po, po tych dwóch programach? stare, no nie poszedłeś, nie, to, branża, to jest branża i niestety różne są uwarunkowania, różne są układy, ale ja co niektórzy, co niektórzy nie wierzą, naprawdę lubię tak do stu osób najlepiej koncerci. Kameralne. kameralne. Wtedy jakoś bardziej się potrafię nawet otworzyć, a w takich jest dużo anonimowości. Przychodzi mi to znacznie trudniej. To jest trudna branża? Oczywiście. Znaczy myślę, że jak każda taka branża, która gdzieś tam się wiąże z tak zwanym show biznesem. Dla niektórych jest, jest to jakaś magia i, i coś bardzo pożądanego. Ja o tyle jestem, że ja tak powiem, ochłonięty, czyli ci nie, nie poddaję się pewnym takim impulsom, bo raz, że już mam trochę, trochę lat kiedyś w środowisku poznańskim, jeszcze w studium piosenkarskim. I, I wtedy jakby przefiltrowałem, przewartościowałem pewne rzeczy, że, że to nie, nie to jest ważne, żeby się gdzieś tam pokazać. To jest fajne, bo nie ukrywam wiadomo, nie. Zwłaszcza jak się dobrze dziś wypadnie, natomiast nie jest to priorytet. Nie? Ważne, żeby samemu czuć, że się robi i jest się w tym miejscu powiedzmy, gdzie. Gdzie się chce. No, mnie się to w dużej, w dużej mierze udaje. Branża Adriana Misia troszkę podobna, bo też związana z występami, z pokazywaniem się, z kontaktem z publicznością. Pierwsze studio taneczne otworzyłeś, jak miałeś 18 lat, a teraz ostatnio kolejne w Tarnowie. Ludzie chcą tańczyć? Hmm, to znaczy, ja jeszcze tego tak e, troszeczkę to doprecyzuję. E, ja otworzyłem firmę, jak miałem 18 mm -hmm. lat, natomiast pierwsze studio otworzyłem rok temu. Nie w Tarnowie, tylko w Lisiej A Górze. co to była za firma, jak miałeś 18 lat, którą ta wtedy sama, otworzyłeś? Ta, ta sama, A, no tylko właśnie. nie miałem swojej siedziby. Uh -huh. O to w tym wszystkim chodzi. Wtedy po prostu jeździłem sobie po placówkach i starałem się... I uczyłeś tam... tańca. Tak, tak. Tylko właśnie chodzi mi o to, że nie otworzyłem studia. To jest jakby uh -huh. taka różnica. Otworzyłem szkołę tańca, czyli to polegało na tym, że starałem się jak największą ilość osób zarazić tańcem. Natomiast taki swój pierwszy cel dałem mi się ziścić dokładnie rok temu. Czyli otworzyłem studio w Lisiej Górze. No a teraz jesteśmy tutaj. Mam Udało się po prostu otworzyć studio na, na ulicy Piłsudskiego, co jest. Teraz ostatnio. Się, tak, co wydaje mi się no jest takim fajnym e, zalążkiem tego, co nas jeszcze będzie czekało. Czy ludzie lubią tańczyć? No, ludzie zawsze lubili tańczyć, tylko nie zawsze chcieli się uczyć tańczyć. Tak to po prostu wygląda. Plus jest, jest jeszcze w naszym rejonie bardzo dużo stereotypów, które, wydaje mi się, trzeba troszeczkę zwalczyć, i wtedy już, wydaje mi się, będzie coraz więcej osób, które chcą się podjąć wyzwań tanecznych. Nazwa Twojego studia Create Yourself. Przypadkowe? Nieprzypadkowe? No, myślę, że nie, dlatego że ja zawsze miałem takie troszeczkę wygórowane ambicje, co się bardzo odbija na takim, na spokoju, którego niestety nie ma. No to jest i dobre i złe. To jest bardzo złe, to od razu już mogę powiedzieć, to nie jest nic dobrego, Nie nieprzespane noce, które po prostu, więc nie. Natomiast nazwa Create Yourself. Zawsze miałem ogromną potrzebę pracowania nad sobą. Nie tylko i wyłącznie pod kątem tanecznym, ale również pod kątem umysłowym, i tak dalej. Uwielbiam po prostu ludzki mózg, uwielbiam podświadomość, uwielbiam to wszystko. Psycholog? No nie do końca, do psychologa mi daleko. Natomiast jestem bardzo ciekawy ludzi i uwielbiam po prostu te właśnie, szczególnie dzieciaki, gdzieś tam, jak udaje się, załóżmy, z takiego. Wariacika, który nie do końca dobrze się zachowuje, nagle poukładać mu troszeczkę w głowie. Czyli okiełznać go po prostu. Tak i nie. Okiełznać z jednej strony tak, natomiast mi chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie wpadały te dzieciaki w złe towarzystwo. E, dlatego, że sam jeszcze niedawno byłem w tym wieku i e, wiem, jak skończyły niektóre osoby, które załóżmy wtedy mówiły, że taniec jest tylko dla homoseksualistów i tak dalej. No teraz, jakby, okazuje się, że oni mi płacą za to, żebym ich uczył tańczyć, więc no, ta droga człowieka jest nieznana. Natomiast nazwa: create yourself. No, chodzi po prostu o to, że zależy mi na tym, żeby wykreować e, po prostu gdzieś tam e, siebie, prawda? I wszystkie te małe istoty. Panowie, sporo telewizyjnych programów, sporo takich, w których się śpiewa, konkursów śpiewaczych, konkursów tanecznych. Czy waszym zdaniem jest teraz moda na śpiewanie, na tańczenie? No, no z pewnością. Ja tu właśnie miałem nadzieję się wtrącić, że w pewnym sensie, oczywiście no, no Tarnu wiadomo jak Tarnu, no jest to troszkę konkurujemy z miastami, które wcześniej odstawialiśmy, a teraz niestety, no ale to już nie, nie wchodzę. W każdym razie sporo, sporo było tych programów telewizyjnych właśnie tanecznych na pewno. Oczywiście tych wokalnych także. Także Cały czas jest chyba, chyba, chyba taka, taki trend, żeby, żeby, żeby się rozwijać, żeby, żeby się pokazywać, konkurować. Także na pewno na pewno to sprzyja. Kolega operator Hubert Motyka, który jak się dowiedział, kto będzie naszymi gośćmi, to mówi tak, słuchaj, idzie do nas mocna reprezentacja Lisiej Góry. Bo Piotr też z tej gminy. Z gminy tak, tak, tak. Hmm. ale z Brzozówki. No tak. ale, ale właśnie, tak. Zagłębie Talentów, Lisia Góra. Gmina? Jak się tam mieszka? Panowie, jak się tam żyje? To znaczy, ja od, od pięciu lat jestem Tarnowianinem, <laughs> także. Się... Ale, ale. Pochodzę z Brzozówki i. Lubię, lubię Brzozówkę. <laughs> Panowie, wasze marzenia? Coś, co jeszcze chcielibyście zrobić, dokonać, spełnić? To znaczy, ja jeszcze może tak szybciutko e, nawiążę do tej gminy Lisiagóra. E, jest tam bardzo dużo talentów, które niestety. Są promowane gdzie indziej. Takie jest po prostu moje zdanie. Um, jest tam bardzo dużo dzieciaków, które umiem śpiewać, grać na instrumentach, tańczyć. Naprawdę, jakby całe moje studio to w większości składa się z tancerzy z Gminy się Góra. Szkoda tylko, że tak mało zainteresowania jest czasami wśród ludzi. I no, i może na tym e, skończę. Natomiast jeśli e, chodzi o to pytanie, o które przedtem pani. Pytałam o marzenia. E, a mhm. o marzenia, okej. Okay. No to już kolejne pytanie, dobrze. E, powiem dokładnie to, co mówię zawsze. Jakby ja wychodzę z założenia, że marzenia sobie można przyśnić, a ja staram się od samego początku dążyć do celów, i wydaje mi się, że to jest jakby takie mm, u mnie kluczowe. Jaki jest cel? No ciężko powiedzieć. Naprawdę, staram się, może inaczej. Wiem jaki, ale nie będę o nim mówił. Dlatego, mhm. że... Zostawiasz e, dla siebie. Tak, wolę mhm. zostawić dla siebie, bo do tej pory starałem się być głośnym krzykaczem. E, chciałem bardzo dużo mówić. Co uważam z perspektywy czasu, nie jest do końca dobre. Natomiast teraz staram się przede wszystkim mało mówić, dużo robić. I krok po kroku realizować po prostu pewne cele, które sobie założyłem. I wydaje mi się, idzie to w dobrą stronę. Piotr, twoje marzenie? Powiesz dla, mnie, dla mnie jest to marzenie dosyć, ale takie dosyć prozaiczne, żeby na pewno utrzymać, co, co w moim wieku już, już jakby się dzieje. <laughs> jakby też nie stać w miejscu, bo jak stoimy w miejscu, to ponoć się cofamy, więc coś jeszcze zrobić dla siebie i, i nie odpuścić. Czyli trzymać pewien poziom, jakiś tam artystyczny, i starać się coś jeszcze jeszcze zrobić. A to już z upływem czasu to, to jest już, już samo w sobie jakimś tam osiągnięcie. 3 listopada w Tarnowskim Teatrze doroczne Zaduszki. O 15 i o 18. Co w Twoim wykonaniu? Będzie Andrzej ehm, Załucha? Typo, typowo nie będzie wyjątkowo Andrzeja Załuchy. A co ehm. będzie? Będą, będzie kilka utworów. Może tylko powiem nadmienię. Utwór, który nie byłem świadom, że jest kompozycją Bee Geesów. To Love Somebody. A reszta to już zostawię jako słodką tajemnicę. Nie będę wszystkiego. Ujawniam. Śpiewający pianista Piotr Kita i tancerz Adrian Miś. Bardzo panowie wam dziękuję. Dużo powodzenia, dużo satysfakcji życzę. Przypominam, że w związku z rozstrzygniętym konkursem uruchamiamy kolejny konkurs na kartę podarunkową do Gemini Park Tarnów. Wszystkie informacje i szczegóły na rdn.pl i na radiowym Facebooku. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.